Tutaj Wojtek i kanał Do Roboty, a w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak wygląda praca brukarza, więc jeśli Was interesuje, jak to wszystko wygląda, zostańcie do końca materiału, a ja biorę się do roboty. Bardzo dobrze dostateczny. Siemaneczko moi drodzy, dzisiaj pokażemy Wam, jak wygląda praca brukarza. Jest ze mną Michał. Michale, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj przygotujemy teren pod położenie kostki brukowej, tak zwany plant, kostka betonowa. Robimy taras, później będziemy lecieć dalej. Zobaczymy, na ile nam się uda. Dobra, z nowym pracownikiem. O, ja biorę rękawiczki do rąk. Jedziemy. Idziemy walczyć. Teraz bierzesz tak, taczkę, zbierasz tylko tą górkę, a postyla po tych listwach on zaciąga i to już jest gotowa warstwa. Kostki. Tak jest. Dawaj rycerzu, dawaj. Już walczę. Mniej więcej jest to wyrównane. Później jeżeli ułożymy kostkę, wyrównamy wszystkie szczeliny, przesypujemy trochę piaskiem takim wiślanym. Najważniejsze jest wymierzyć wszystkie spadki i tak dalej, tak? Bo musi woda być odprowadzana z tej powierzchni, żeby się później nie powstały jakieś kolejne takie rzeczy. A piasek gdzie wywozimy? Piasek wywozimy tak, dalej tam. Kurczę, a miałem założyć terenowe opony, no. No właśnie, jakiś tam. Pierwsza taczka, ten jedziołek. Chcieliście pracę fizyczną na budowie, no to macie. Teraz będziesz mi podawał kostkę. Lecimy z tym wzorem tak jak tutaj jest. W przypadku tej kostki mogą występować kilka wysokości, więc będzie może potrzeba podsypywania. Aha. Ta kostka ma takie z boku wyżłobienia, które powodują, że to jest automatycznie, ona się dystansuje, tak? I trzeba zwracać uwagę na kostki, czy nie są gdzieś postrzępione. Jak jest postrzępiona, odrzucamy ją na bok. Ona później zostanie wykorzystana gdzieś do docinek, takich rzeczy, nie? Takie brukarstwo to jest głównie lato, wiosna, czy...? No, znaczy te przeważnie temperatury dodatnie. Po mrozach wysadza grunt, tak? Nie powinno się układać. Cały dzień na kolanach, można powiedzieć, nie? A. Niektórzy spędzają na kolanach w kościele, niektórzy w robocie. Tutaj w tej pracy gorąco, źle, zimno, źle, nie? Idealna temperatura jest po 19, jak kończymy robotę. To chyba idealna temperatura... Idealna temperatura płynu z lodówki, no tego właśnie. Złocistego. No i dobra, ułożyliśmy tu prawie metr kwadratowy. Lecimy i zobaczymy, jak ci to będzie wychodziło, tak? Dobra. Przykładasz sobie... tu do boku i ją opuszczasz. Dobra. I wtedy ona wchodzi bez żadnych bez tam dziur, nie? Dobra. Chyba największą filozofią tej roboty jest ten podkład, nie? To, żeby... Znaczy najważniejsza i taka rzeczna i trudniejsza, przygotowanie tej powierzchni, tego plantu, aha, żeby było równo. Wtedy jest już sama przyjemność, jak się układa, tak? A macie jakąś, nie wiem, ulubioną kostkę, którą wolicie układać, czy to sobie raczej nie ma różnicy? Kostkę Rubika mamy najbardziej ulubioną do układania. Ogólnie nie ma, no. Ja najbardziej nie lubię granitowej kostki, tak? Bo jest najbardziej pracowita i jest przy tym rzeźbienie. Ale jak są te kostki, co te chodniki kładą, co one są takie na... Kostki przemysłowe, tak. Aha. No to też, no tym się też fajnie pracuje, tak? Praca nie jest skomplikowana, ale jeśli chodzi o układanie kostki. Co prawda, tak jak zauważyłem, największym problemem jest ułożenie tego poziomu, czy też tego, żeby ta woda spływała, żeby kostka kładła się równo i to, żeby zrobić ten cały podkład, ten betonowo-piaskowy, żeby to było tak, że jak samochód wjedzie, żeby on się nie zapadł, tylko stał na tej kostce przez kolejne 15 lat. Kostkę właśnie układamy od krawężnika, czy od budynku do krawężnika? Znaczy tak, jeżeli zaciągniemy plant, aha, po tym plancie już nie należy chodzi za bardzo chodzić, bo go zruszymy, tak? Więc najwygodniej jest lecieć od obrzeża, zwłaszcza jeżeli mamy powymierzane wszystko, bo systematycznie sobie schodzimy. Od obrzeża jest spadek, czyli kostka nam się nie zsuwa w drugą stronę, tylko w stronę obrzeża. Okay. Automatycznie się oporuje, tak? Ułożyłeś się drugą stroną. Można się przy tym kolorze pomylić, bo to jest taki tak zwany melanż, ale zauważ, że jest różnica. Zazwyczaj chodzi taka zależność, że robotnik to musi być po drinku, nie? A wy kurczę. Znaczy, chyba nie te czasy, gdy się pije. Teraz się, jak się szanuje trochę pracę. No tak widzowie zaraz na pewno napiszą jakiś komentarz. Jak, co to, robotnik, kurde, na robocie, trzeźwy. Dawaj, dawaj. Kurde, piękna sprawa. No to powiem ci tak, z 1,5 metra już użyłeś kwadratowego, no szacuj. Nie jestem z pierwszej łapanki. Czyli jak widzicie, nad tym wszystkim trzeba panować nad spadkami, nad kierunkami, nad kątami. Tak mówią. Tak trzeba robić, żeby ta woda mimo wszystko spływała, a nie zostawała w domu, a tu dziura. I tu też na przykład rozróżniamy, to jest piasek tak zwany kopalniany, tak? Czyli to jest piasek, który ma, jeżeli go weźmiemy pod tam mikroskop, on ma ostre krawędzie i się zagęszcza fajnie, nie? Piasek a piasek jest różnica. Taczka za taczką. Ja się domyślam, że zaraz setki komentarzy YouTube'owych fachowców się pojawią i napiszą: źle taczkę trzymałeś, źle kostkę układałeś, ale no trudno.
Nie każdy tak dobrze się zna na tym. Liczę na takie komentarze. Wziąłbyś grabeczki od kolegi. Dobra. To trzeba by przegrabić mniej więcej, wyrównać, nie narobić dołów. Energicznie. I puszczasz to. Dodajesz tu gazu. Jak było? Jak z dziecięcym wózkiem na spacerze. Też tak trzęsie? No to... A taka najtrudniejsza robota, którą miałeś, nie wiem, najbardziej skomplikowana, bo to są raczej takie schematyczne, nie? Co wiecie, co robić. Czasem się zdarza, że wycinamy różne rzeczy, takie jakieś tam wynalazki. Ja osobiście już się wykładałem taras z kostki, sam taras, za ułożenie tarasu zajęło pół dnia, tam 30 parę metrów. Aha. Ale wzór, który zrobiłem sobie róże wiatrów, robiłem 4 dni, wycinałem, tak? I co, i tu wybieramy i kolejny składamy? Co, no na razie zostawiamy jeszcze, bo będziesz zaciągał teraz, czy tak, od razu? Wjeżdżasz tam staczką. Nie idzie nam ta robota jakoś, kurczę. Jako tako, ale do przodu. Jest siłownia. Michał mówi, że nie będzie przerw teraz. Nie brzmi to dobrze, ale sprawdźmy. Proszę cię bardzo. Możesz się do tego przywiązać na jakiś czas. Tu trzeba coś obskrobać. Tak zwana skrobanka młotkowa. I teraz się zastanawiam, kto tu chodził po plancie. Kolego, poziomiczka taka mała, czerwona. Waserwaga. To nie to urządzenie. Nie, u nas od dziecka na Śląsku, w Gliwicach, zawsze to była waserwaga. Był bąbelek. Bąbelku, to podaj mi w takim razie młotek duży gumowy. Tu proszę bardzo. No widzisz. No i dobrze. Ile taki pracownik, pomocnik, taki jak ja, może zarobić na takiej fuszce? Pomocnik to ma około 15 zł na godzinę. Aha. Brukarz, który już ogarnia temat, to ma powyżej 20 na rękę, nie? Jak widać, krzepa jest potrzebna w tym sporcie. Trzeba, jak się nie ma, albo jak się nie chce mieć w nogach, to trzeba mieć w rękach, żeby dwa razy nie chodzić. Drodzy widzowie, jeśli macie jakąś firmę, w której mogę nakręcić kolejny odcinek, tu pojawi się mail, na który możecie wysłać adres do tej firmy, albo wy macie może jakąś firmę, w której chcielibyście, żebym popracował, pokazał wasz zawód, to wyślijcie na maila adres, albo napiszcie w komentarzu jakąś inną branżę, którą mogę sprawdzić. Michał, musisz powiedzieć w ogóle mi i moim drogim widzom, jak ci się podoba moja robota. Ale szczerze czy... Kurde, szczerze najlepiej. Powiem ci, jak na pierwszy raz, to całkiem zaje... dobrze. Całkiem zaje dobrze. Kurde, takich nas dwóch jak trzech, to nie ma ani jednego. Jak widzicie, praca brukarza do lekkich nie należy. Jest troszkę, powiedzmy, schematyczna, bo jak nauczymy się tego schematu, co z czym robić, te niektóre niuanse, to wtedy wiemy, jak do tego podejść, wiemy, jak tą kosteczkę układać, możemy być coraz lepsi. Ale tak jak mówię, lekko nie jest, tą krzepę trzeba mieć. No i niektórych rzeczy ciężko oszukać, bo i tak trzeba się nanosić, trzeba się narobić. I nie jest tak, że ktoś to zrobi za nas, czy coś, jakaś maszyna coś ułatwi. Znaczy wiadomo, że są maszyny, ale... No powierzchnie przemysłowe od paru tysięcy metrów układają kombajny. No takie no, te. Ale też trzeba rękoma dołożyć parę rzeczy. Więc... przy takich tarasach nie ma zmiłuj. Trzeba to robić ręcznie. Więc jeśli szukacie takiej roboty, na pewno łatwo ją znaleźć, bo tak jak słyszycie, roboty jest i można zarobić. Jak widzicie, praca brukarza do lekkich nie należy. Za 8 godzin takiej pracy, którą dzisiaj wykonywałem, czyli pomocnika brukarza, zarobiłbym 120 zł, które lądują dzisiaj w puszce. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji tego kanału i napiszcie w komentarzu, jaką inną jeszcze pracę mogę sprawdzić i wypisujcie swoje miasta.